Dzień dobry się z Państwem. Dzisiaj bardzo fajny dzień, bo dzisiaj będzie tarta galet. No właśnie, co to jest tarta galet? Tarta galet to jest taka tarta rustykalna. Można właściwie powiedzieć, że to jest taki placuszek. Uwielbiam placuszki, ponieważ nie trzeba ich cyzelować, nie trzeba ich nawet wałkować. I właściwie one są takie troszkę niedo, jak to mówił Gombrowicz, czyli niedokończone, nie do końca piękne, ale jednocześnie bardzo, bardzo pyszne. No i też wyglądają tak bardzo wiejsko, swojsko, domowo i rustykalnie. Zaraz opowiem, jak to dokładnie zrobić. Do takiej tarty galet. Galet to po normandzku, bardzo Państwa przepraszam, ale mój pies poluje tutaj na osy. Bo za każdym razem, kiedy ja jestem w pobliżu i jest osa, to trzeba ją zabić, żeby mamusi nie ukąsiła. Tak to jest, więc on od czasu do czasu będzie się tutaj rzucał. Proszę się nie martwić, ten pies zagryzł już bardzo dużo os w swoim życiu i żyje. No taki typ. No, w połowie jest gończy polski, po matce, po ojcu blondyn ze wsi, nie ma się co dziwić. Brownie, proszę Cię. Wracamy do tarty galet. Galet po normandzku znaczy po prostu placuszek. No więc my taki placuszek dzisiaj ze śliwkami zrobimy. Żeby zrobić tartę galet, trzeba mieć przede wszystkim masło. Jak wiecie, kuchnia francuska ma trzy podstawy główne. To jest masło, masło i masło. Na odrobinie masła podsmażamy śliwki. Ja pokroiłam je w takie, właściwie można powiedzieć, domowe półksiężyce. Wrzucam na patelnię. Ile tych śliwek? Tyle, ile chcemy. Ja lubię, kiedy w tarcie jest dużo owoców, kiedy rzeczywiście te owoce czuć bardzo mocno, a nie kiedy są tylko dodatkiem. Dobrze, podsmażamy je chwilę i już na tym etapie możemy dodać na przykład cynamon. Ja tutaj mam, odrobinę dodam, bo lubię. Jeśli ktoś nie lubi cynamonu, oczywiście jest to tarta domowa, nasza, swojska, wiejska, rodzinna. Tego cynamonu nie musimy dodawać. Warto też spróbować śliwki przed wrzuceniem do tarty. Jeśli są super słodkie, moje są kwaśne, tak że dziób wykręca, więc są ok. Ale jeśli śliwki są za słodkie, to trzeba je trochę docytrynić, czyli dodajemy sok z cytryny. Ja nie dodaję, bo normalnie w buzi aż wykręca mnie. Będą pyszne. Moja tarta będzie zdrowsza, bo zamiast mąki zwykłej, czyli mąki pszennej, wysoko oczyszczonej, użyję mąki żytniej pełnoziarnistej. Jaki to ma zysk dla zdrowia? Mąka żytnia przede wszystkim od pszennej jest zdrowsza, dlatego że żyto ma więcej składników mineralnych, więcej witamin i więcej błonnika, a mniej glutenu. Gluten akurat nie jest zły, jak wiadomo, ale mąkę pszenną można nadmuchać do niebotycznych kształtów, a mąka żytnia jest taka twardsza, taka bardziej skomplikowana, bardziej zwarta. Ale moim zdaniem ta tarta właśnie w wersji z mąką pełnoziarnistą jeszcze tylko zyskuje. Tu, proszę Państwa, nadal trwa polowanie na osy. Brownie, proszę Cię, daj jej żyć. Te śliwki muszą się tylko chwileczkę tutaj nam zarumienić na patelni i to właściwie wystarczy, a w tym czasie zrobimy ciasto. Ciasto jest bardzo proste. Myślę, że to jest taka porcja dla 8 osób. Potrzebujemy 2 jajka. Oddzielamy białka od żółtek, o ile nam to jajko nie ucieknie. Nie uciekło, dobrze. OK. I OK. Mamy 2 żółtka. Tu mięszamy. Bardzo ładnie nam się te śliweczki tutaj podsmażają. A tu do środka dajemy pół kostki dobrego masła. Muszę Państwu powiedzieć, że znam takich fanów masła z Krasnego Stawu, którzy przyjeżdżają specjalnie na drugi koniec miasta, gdy wiedzą, że tam to masło jest dostępne. Rzeczywiście to masło ma bardzo specyficzny smak. Jest zrobione ze śmietany ukwaszonej. Dobra, nie za mocno, żeby nam się tutaj nie podgrzały
śliwki. Myślę, że wystarczy. O! I to masło rzeczywiście ma 82% tłuszczu. No i masło w tarcie jest podstawą. Jeśli ktoś robi tartę albo w ogóle jakiekolwiek ciasto na margarynie, to błagam, nie róbcie tego. Po pierwsze ze względu na smak. Masło to jest szczęście, to jest miłość. Masło to jest po prostu wspomnienie z dzieciństwa. No czy babcia, kiedy dawała nam kluseczki leniwe, albo fasolkę żółtą z podsmażaną bułeczką tartą, czy tam była margaryna? No nie. Tam było masełko, bo masełko to jest miłość. Masło to też jest oczywiście nośnik smaku, dlatego że żadna margaryna nigdy nawet nie zbliży się swoim smakiem do masła. Pół kostki masła, dwa żółtka i teraz uwaga, 5 łyżek, takich troszeczkę większych można powiedzieć, mąki żytniej, pełnoziarnistej. Okej, 5. Do tego oczywiście możemy zamiast tej mąki żytniej pełnoziarnistej użyć na przykład mąki orkiszowej. Mąka orkiszowa, orkisz to jest taka odmiana pszenicy, która jest nieco zdrowsza od takiej pszenicy klasycznej. Do tego możemy użyć cukru brązowego, możemy użyć na przykład trochę miodu, chociaż szkoda, bo miód traci swoje właściwości w temperaturze powyżej 40 stopni. Ja po prostu dodam taką czubatą łyżkę cukru i to będzie wszystko, jeśli chodzi o ciasto. Więcej cukru tutaj nie dodam. No i co jeszcze? I jeszcze mniej więcej pół łyżeczki proszku do pieczenia. Dlaczego dodaję proszek do pieczenia? Żeby to ciasto nie było twarde, żeby nie trzeba było naciskać bardzo mocno czy widelczykiem, czy łyżeczką, żeby nam nie latało po talerzu. Odrobina proszku do pieczenia to gwarancja, że to ciasto będzie delikatnie zmiękczone. Dobra, wyrabiam. Dobrze, żeby ciasto było zimne. Dobrze, żeby masło było zimne, oczywiście. Ono będzie takie brązowe, będzie takie lekko bure, ale tym się nie przejmujemy. Co jest jeszcze ważne, że każde masło troszeczkę inaczej zachowuje się w kontakcie z mąką. I każda mąka też jest troszkę inna. I jeśli zobaczymy, że to masło nam nadal klei się do palców, no to trzeba będzie dodać troszeczkę mąki. Ktoś powie, a pani Bosacka, po co pani dodaje proszku do pieczenia, przecież to jest czysta chemia. Proszek do pieczenia jest spulchniaczem, on po prostu uwolni nam się w wysokiej temperaturze i spulchni ciasto. Muszę dodać troszeczkę mąki, czyli jeszcze jedną łyżkę. Wtedy, kiedy przestaje mi się kleić do palców, ciasto jest gotowe. No i teraz w sumie można by było powiedzieć, że zgodnie ze sztuką cukierniczą trzeba by było to oto ciasto, zobaczcie jak szybko zrobiłam, to oto ciasto, takie jest fajne, włożyć do lodówki po to, żeby je ładnie rozwałkować. Ale ja nie mam czasu, szkoda czasu i atłasu i tak naprawdę rozłożę je bezpośrednio na blaszce. Fajnie, żeby ten papier do pieczenia najpierw zgnieść, a potem rozłożyć. Wtedy on się nam ładniej ułoży i będzie lepiej przylegał do blaszki. Lepiej go tą taką stroną tłuściutką położyć, a chociaż obie ma tłuściutkie akurat ten, więc wszystko w porządku. No i teraz z tego naszego ciasta robimy placuszek. To jest też taki moment, właściwie już na etapie robienia ciasta, że możemy, jeśli są w domu, to możemy zaprosić do lepienia ciasta dzieci. One uwielbiają takie prace manualne. Wtedy działa motoryka mała, czyli malutkie paluszki uczą się chwytać i ćwiczą to chwytanie. Tak. Proszę bardzo. Tarta właściwie już jest zrobiona. Rozkładam ją, żeby to ciasto było cieniutkie, żebyśmy zjedli więcej śliwek niż samego ciasta. Spróbuję. Ono jest kompletnie niesłodkie. Leciuteńko na samym końcu czuć cukier na języku. Dlaczego to robię? Dlatego, że w mojej rodzinie obecnie jest sporo osób, które unikają cukru. Tak jak ja. Ja mam niedoczynność tarczycy, w związku z tym cukier dla mnie nie jest wskazany. Albo na przykład mają insulinooporność. Albo wręcz mają cukrzycę, albo mają poczętki cukrzycy i wszyscy tego cukru unikają, ale jeśli on jest w niewielkich ilościach, bo tak jak powiedziałam,
pół kostki masła, dwa żółtka, łyżka cukru, no to rzeczywiście on nam nie zaszkodzi. Zostawiam to ciasto na chwileczkę, żeby sobie odpoczęło i w tym czasie tylko obiorę rączki. Nie mam tu zlewu, więc o, robię po prostu tak. I będę ubijać białka, bo u nas w domu niczego się nie wyrzuca, wszystko się wykorzystuje. Ubijamy. Białka są w zasadzie ubite i teraz dodam dwie płaskie łyżki cukru i to będzie cały cukier, który będzie dołożony do całej tej tarty. To są trzy duże łyżki w sumie, bo jedna łyżka poszła do ciasta. Białka ubite i teraz nadejszła wiekopomna chwila, kiedy będziemy składać tartę. Zobaczcie, na tym oto placuszku na środku rozkładam białka. Możemy dodać też zamiast cukru, oczywiście ksylitol, jeśli już jesteśmy jeszcze bardziej ortodoksyjni, ale z cukrem, proszę, uprasza się nie polować tutaj. Proszę dać żyć tym osom, muszę go zamknąć zaraz. Chodzi o to, że cukier tak naprawdę, on sam w sobie nas nie zabija. On nas zabija, kiedy go zjemy za dużo. Więc jeśli nie jest go zbyt dużo w naszym życiu i taką tartę na przykład robimy raz na dwa tygodnie i do całej tej tarty użyliśmy trzy łyżki cukru, to tutaj nic nam się nie stanie. My go spokojnie zmetabolizujemy, strawimy, będzie wszystko ok. Dobra, na to nakładamy śliwki. Oczywiście taką tartę możemy też zrobić z cukrem brązowym. Możemy, tak jak powiedziałam, zastąpić ksylitolem. Ewentualnie erytrytol, ale ten erytrytol to ma taki metaliczny smak na języku. Ja specjalnie za nim, szczerze mówiąc, nie przepadam. Dobra, mamy te śliwki. Zobaczcie, jak to pięknie już wygląda. Bardzo fajne w tej tarcie jest to, że nawet ten, który nie potrafi piec, gotować, któremu nie wychodzi, nie udaje się, bo boi się, że ciasto będzie nie takie piękne i że będzie kostropate, jest w stanie zrobić tę tartę, bo ta tarta ma być kostropata, ma być brzydulka momentami, ma być taka po prostu bardzo domowa, ulepiona, jakby ją ktoś z gliny ulepił tak naprawdę. O. Mi też się tu rozwaliło i szczerze mówiąc, tak musi być. Masło było troszeczkę za ciepłe, ale popatrzcie, tu się uklepie, tu się doklepie i proszę bardzo, wspaniale. Ja bym chciała tylko, Krzysiu, żebyś pokazał, jak moja tarta jest przepięknie, nie przepiękna. Tutaj troszeczkę mąką podsypię, żeby ładniej uklepać, żeby wszyscy widzieli, że ona jest właśnie taka niedokończona, rustykalna, prawdziwa, wiejska, swojska. W niej właśnie w tym jest cały urok. I teraz ona idzie sobie do piekarnika. Mniej więcej, trzeba sprawdzać, ale myślę, że około 35-40 minut w temperaturze 170 stopni i piecze się tak naprawdę sama, może być z termoobiegiem. No a jak się upiecze, nie będę tutaj udawać, że nie upiekłam tarty wcześniej, to proszę Państwa, wygląda. Przestań się tu rzucać na te osy. Nie damy dzisiaj pracować. Zobaczcie, jak cudownie wygląda. Jaka rzeczywiście jest nieregularna. Taka jakby dziecko ją ulepiło, ale właśnie to jest cały jej szyk, taka musi być. I teraz, ci, którzy są insulinooporni, mają niedoczynność tarczycy, mają cukrzycę, nie mogą jeść cukru zbyt dużo, to po prostu sobie jedzą tę tartę, jak to się mówi w Białymstoku, o tak o. Czyli w takiej formie, w jakiej ona jest, już i teraz. O, przepięknie się prezentuje, ja ją spróbuję. Powiem Wam, jest bajeczna.
ten cukier w tej bezie absolutnie wystarczy. Ale jeśli są łasuchy większe, które mówią dla mnie to jest za mało słodkie, no to co? No to po prostu bierzemy cukier puder i sobie dosładzamy. Bo przecież lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić. O! I to był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie taką piękną tartę galet, czyli placuszkową, przygotujcie.